drodzy, tutaj witam w Głogowie. Przykro mi, że nie mogę Was przyjąć w katedrze. Musielibyście troszeczkę jeszcze zejść na dół. Te 100 metrów i tam znajduje się w sercu Głowa, w centrum Głowa, obok ratusza, katedra obrządku łacińskiego. Może zacznę od tego, że jesteśmy w dawnym kościele seminaryjnym. Tutaj obok jest, było kiedyś przed wojną wyższe seminarium duchowne i niższe seminarium duchowne. Obecnie ten kościół został przekazany wspólnocie grekokatolickiej, kościołowi grekokatolickiemu. Jak widzicie, jest wystawiony ikonostas. My tylko z nimi współużytkujemy ten kościół. W Głogowie przed wojną było 36 kościołów obrządku łacińskiego. W czasie komunistycznych były czynne dwa kościoły łacińskie, katedra i kościół świętego Antoniego. W 1991, kiedy Ukraina odzyskała swoją niezależność, pozostałe kościoły zostały przekazane innym wspólnotom. 20 nasze trzy kościoły zostały oddane grekokatolikom, niektóre też i kościołowi prawosławnemu, dla kościołów sektom protestanckich. Natomiast obrządkowi łacińskiemu nie został zwrócony żaden kościół. Dlaczego? Takie jest nastawienie tutaj władz lokalnych, kościoła katolickiego, ludzi. Jest to po prostu, żeby po kościół łaciński tutaj jest uważany jako kościół polski. I Polakom nic nie wolno nam Polakom nic oddać. Jak widzicie, ten kościół, jak już wysiadaliście, może zobaczyliście ten biały, ładny budynek. W tej chwili przez 5 lat był remontowany, bo był bardzo w złym stanie. To dawna rezydencja arcybiskupów lwowskich. Ten kościółek jest nam bardzo potrzebny, robimy starania. No i niestety nikt nam nie chce oddać. Tutaj można powiedzieć, nie ma nawet wspólnoty grekokatolickiej wielkiej. Mogliby nam ten kościół oddać, bo obok jest zaraz karmelitów. Po drugiej stronie jest kościół świętego Kazimierza, ale jest ta właśnie zasada, żeby łacinnikom tutaj nic nie oddać, nic nie zwrócić. Więc no taka jest na razie w dalszym ciągu pozycja władz lokalnych. Na przykład wieczorem, jak będziecie chodzić po mieście, to wszystkie kościoły będą oświetlone, tylko katedra łacińska, bo właśnie prezydent miasta też powiedział, niech sobie Polacy sami oświetlą. Dwa razy do mnie mówił, czemu ten kościół, czemu katedra jeszcze nie jest oświetlona, to odpowiedziałem mu, że nie chciałem być tak niegrzeczny jak on, że na razie nie mamy środków finansowych, ale w sercu sobie pomyślałem, że nam nie jest potrzebna katedra nocą oświetlona, że miasto chce pokazać architekturę i zabytki, no to jest to ich sprawa. I dlaczego traktuje inaczej katedrę niż inne kościoły? Bo nasi wierni też są pochodzenia większości polskiego, ale są też obywatelami już Ukrainy, więc powinni być traktowani na równi z innymi. Na terenie Ukrainy zwrócono nam tylko te kościoły, które już nikt nie chciał. Ani prawosławni, ani katolicy, które były wolne i bardzo złym stanie. Tutaj będziecie później Państwo wychodzić, to właśnie zobaczycie tą rezydencję dawną. To jedyna rzecz, która została nam zwrócona. A to tylko dlatego, że ten budynek podlegał nie pod władze lokalne tutaj w Lwowie, ale pod kim. I kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II przyjechał na Ukrainę, tutaj do Lwowa, była tak zaprogramowana wizyta, że chciał odwiedzić tą górę. Dlaczego? Ponieważ ostatni biskup, który tutaj musiał opuścić w 1945 roku Lwów, przez Stolicę Apostolską, przez Ojca Świętego, został mianowany administratorem Krakowa przy boku Sapieha. I właśnie on, ten arcybiskup Lwowa, konsekrował Wojtyłę na biskupa pomocniczego. I Ojciec Święty powiedział, że chciałby zobaczyć, w którym to domu mieszkał jego konsekrator, biskup, którego wyświęcił na biskupa. Władze lokalne tutaj nie chciały się zgodzić na to, ale organizatorzy pielgrzymki powiedzieli, że to jest prywatne życzenie Ojca Świętego i to musi się odbyć. I później rozmowa Ojca Świętego z prezydentem Czesnym Ukrainy
kuczmo pozwoliła, że w 2004 roku ten budynek właśnie nam zwrócono. To mamy jedną rzecz, jedyną rzecz. W Lwowie nie ma żadnego domu polskiego, nie ma biblioteki, jest tylko jedna restauracja. Więc tutaj nasi wierni faktycznie mamy problem, żeby gdzieś się spotkać razem. Jak wiemy, katedra jest tylko centrum. Nie ma też jakichś takich zapleczy, żeby były salki. W kościele też trudno się spotykać, bo cały dzień są turyści, chodzą, więc troszeczkę trudno nie wpuścić, prawda? Tak jakbyście przyjechali dzisiaj, nie wpuścili was do katedry, byłoby to przykre. Więc trudno ją wyłączać też z, powiedzmy, z takiego ogólnego dostępu. Więc tutaj jest troszeczkę mamy ograniczoną taką swobodę, ale staramy się jednak tą troską duszpasterską objąć tych wszystkich, którzy chcieli właśnie do należnego spodobać. W latach 90., kiedy jeszcze można powiedzieć nacjonalizm nie był taki mocny, poprzedni kupił dwie działki, więc budowane są na nowych peryferiach dwa nowe kościoły. Trzeci w tej chwili budujemy z Katowic, taki ksiądz na Sychowie. I w tej chwili nam się udało kupić jeszcze jedną działkę. Będziemy się starać na następnym osiedlu też budować jeszcze jeden kościół. Właśnie w tej katedrze w Lwowie jest obraz Matki Bożej Łaskawej, przed którą król Jan Kazimierz 1656 roku i obrał ją jako królową korony polskiej i jej należących do jego księdz, ponieważ Jasna Góra była pod zaborami, nie było tam Polski, tu była Polska wolna, więc tu we Lwowie właśnie dokonały się śluby. Później ojciec święty Jan Paweł II w 2001 roku koronował ten obraz, wręczył Matce Bożej złotą różę, natomiast od ojca świętego Benedykta mamy po lewej stronie różaniec, który wręczył i przekazał w tamtym roku z okazji 600-lecia archidiecezji w Lwowie. To była druga metropolia po Gnieźnie, czyli bardzo stara, historyczna diecezja, zresztą tak jak tutaj dekresy wschodnie. Co jest w tej chwili najważniejsze dla wspólnoty polskiej w Lwowie i wspólnoty katolickiej? Dodawać im otuchy, dodawać im nadziei, dlatego że jesteśmy tutaj bardzo małą wspólnotą, liczącą około 15 tysięcy w porównaniu z tym 900-tysięcznym miastem. I no niestety nie cieszymy się tutaj jakąś taką wolnością, poparciem ze strony władz lokalnych czy kościoła grekokatolickiego. Musimy walczyć o każdy swój skrawek, o każde jakieś prawo. Mamy trudności z budową świątyń. Chcemy także otoczyć troską osoby starsze, samotne. Chcielibyśmy wybudować właśnie dom dla osób starszych, ponieważ wiele osób zostaje bez opieki. A także otaczamy troską młodzież, rodziny. I każdy taki gest życzliwości, pamięci względem swoich tutaj rodaków na Kresach Wschodnich jest nam zawsze bardzo mile widziany i przyjazny.